когда ты пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливали поцелуй на шее. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерн на горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Когда ты пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливали поцелуй на шее. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерн на горят. Мог тебя взять, но ты не моя. O, szoguny! Witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Oczywiście przemawiam do was ja, czyli Grzechor 40, no i cóż. No i Janusz, wiadomo, że pogrywać dalej będziemy w Farminga 22 na pizdylionie modów i pierdylionie DLC-ków na zielonce. To jest słuszna koncepcja, panie prezesie. Wiadomo, zapewne już zachodzicie w głowę, co to się dzisiaj będzie działo, bo dzieje się naprawdę dużo. Oczywiście przygotowałem masę robót. Nie wiem dlaczego niektórzy tam pisali, że za dużo wycinam z tego gameplayu. Tak naprawdę ja tutaj nieomal nic nie wycinam. W każdym razie przygotowałem sobie dosyć sporo robót. No to co wyciąłem polegało na tym, że po prostu ustawiłem maszyny. Wyprowadziłem z garażu, więc myślę, że to akurat nie jest wielka strata. Nie, tak czy inaczej, dużo roboty dzisiaj, być może nawet popracujemy kombajnem, dlatego że z tego co widzicie mamy październik, a co za tym idzie jest okres samego koszenia kukurydzy i słonecznika. Kukurydza na pewno nie dziś, ale słonecznik, jeżeli bym zdążył, kto wie, z pewnością byłoby to ciekawe. Z tego co widzicie, Tatra już załadowana, kolejne płody rolne się na niej znajdują, niebawem sobie je zbędziemy, więc następny kapitał wpłynie na moje szerokie, niczym Niagara konto, a z tego co widzicie to konto rzeczywiście zostało zasilone pewnymi środkami, dlatego że zrobiłem to, co z dawna zapowiadałem. Wystawiłem na OLX-a mojego Ursusa 4 i Belarusa MTZ-a 82. Los tak chciał, Bóg tak chciał, Deus Vult, co to się to stanęło, że dosyć szybko, można powiedzieć, że na pniu zeszły te ciągniki, szybko odezwali się pierwsi klienci i je sprzedałem, te moje maszynki. Zapewne zachodzicie w głowę, co to teraz będzie? Niemożliwe, no to mało masz traktorów. Oczywiście, że mam mało, mam mniej niż ostatnio, ale nie mniej niż tutaj na tym placu się znajduję, za sprawą tego solidnego faktu, że w miejsce tych dwóch maszyn kupiłem jedną inną. Niektórzy już widzą, bo na miniaturce, no miniaturka to oddaje, ale z drugiej strony tak troszeczkę po hamowatości ją zrobiłem, to znaczy trzeba się dobrze przypatrzeć, żeby tam wypatrzeć, o co w ogóle chodzi. A o co chodzi? No jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o węgierską myśl technologiczną. Z pewnością większość z was potraktuje tą zmianę ze wzruszeniem ramion albo wręcz z grymasem, dlatego że sprzedałem ikony, archetypiczne pojazdy polskiej wsi. MTZ-y i Ursusy spotykane są u nas praktycznie na każdej wsi, w każdej miejscowości, na nieomal co drugim gospodarstwie, a zakupiłem maszynę, która w Polsce nie jest rozsławiona i która jest ogromną rzadkością. Zdarzały się te ciągniki u nas w PGR-ach, no ale jednak są rzadkością, powiedzmy sobie szczerze, więc z pewnością większość z was będzie niezadowolona. Ja przynależę do tego skromnego grona, być może trzech Polaków mieszkających w tym kraju, którzy faktycznie darzą te traktory swego rodzaju szacunkiem, fascynacją i zainteresowaniem. A o co chodzi? Pa, ba, ba, proszę bardzo! Woros Szliak Traktor G, czyli słynna Dutra D4KB. Uprzedzałem, mówiłem, zapowiadałem, że no musi to się pojawić na tej serii. Troszeczkę już Dutrę poznaliście za sprawą mojego kanału, nawet jeżeli ktoś się nie interesuje maszynami rolniczymi, to już coś o tym ciągniku wiecie. Pokazywałem wam Dutrę, co prawda w innym modelu, na serii z Elm Creeka, to znaczy pierwszej serii Zagrajmy w Farminga u mnie na kanale. Pokazywałem wam również i opowiadałem o historii tej konstrukcji w przypadku mojej serii modelarskiej, gdzie prezentuję modele w realnym świecie. Modele maszyn rolniczych z bloku wschodniego, oczywiście zza żelaznej kurtyny, które to są wykonane w skali 1:32, modele od Siuko, tam również Dutrę wam pokazywałem. Inny model, ale jednak także Dutrę. Na tej serii nie mogło być inaczej, jestem potężnym fanem tych ciągników, bardzo mnie one urzekają, o czym nawet już mówiłem przy okazji samej zielonki.
Więc zaskoczenie to dla was nie jest. No i co? I też troszeczkę sobie poględzimy o ciekawostkach, o historii, o konstrukcji i tak dalej, rzecz jasna ten dziwaczny, ale jakże potężny kształt. Ohohohoho, to już jest ciągnik ciężki. Weszliśmy w nową epokę rozwoju mojego gospodarstwa. To będzie wół pociągowy tejże właśnie gospy. Ciągnik ma potężny silnik o mocy 90 koni mechanicznych, więc jest najsilniejszą maszyną, jaką obecnie posiadam. Jak już mówiłem, jest to ciągnik ciężki, ten dziwaczny, toporny, nie do końca jakiś taki normalny kształt, jak przystało na maszyny rolnicze, czyli oczywiście kabina cofnięta najbardziej jak to tylko możliwe, zaraz przed sprzęgiem, prawda, czyli ten kierowca nieomal na sprzęgu sobie siedzi. Silnik, który jest wyprowadzony bardzo daleko do przodu, ten potężny nawis, ogromny nohal, rzecz jasna koła z napędem 4x4, gdzie wszystkie opony są wielkie, no bo to był ten wół pociągowy ubiegłych lat. Nie wiem, co o tym myślicie, mnie się podoba, trochę żałuję, no nie ma akurat, jeżeli chodzi o Farminga 22, naprawdę fajnie wykonanych modeli Dutry, niestety. Do każdego modelu mam pewne zastrzeżenia. Z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, ale z jakiegoś powodu te ciągniki po prostu, no pewnie dlatego, że no powiedzmy sobie szczerze, trochę ich mało było na świecie, powstało zaledwie, ale no, Dutra ogólnie produkowała wiele maszyn rolniczych, więc z drugiej strony powinno tego być dużo w farmingu, no ale akurat ten konkretny model, czyli D4KB, powstał w 15 tysiącach egzemplarzy, więc powiedzmy sobie szczerze, no, to nie jest taki Ursus, prawda, który był produkowany setkami tysięcy. W każdym razie, no jest to coś ciekawego, nie jest to może idealny model, nie dało się na przykład malowania zmienić, ja bym bardzo chciał, żeby w tej Dutrze były na przykład również inne warianty. Była Dutra bez kabiny, była Dutra w tych późniejszych modelach, na przykład Dutra 1000, która już miała zupełnie inną kabinę, znacznie wygodniejszą, potężniejszą, bardziej przystającą do gabarytów tego kolosa, no ale i tak jest fajnie. Dobra. O kurde levele, jedziemy. Dajs. O Boże, nie wiem, jeżeli chociaż jedna osoba na czatach się cieszy z tej zamiany i jej się podoba to, co kupiłem, to niech to napisze, niech mi się ciepło na serduchu zrobi, niech mi łapkę da, dlatego że, tak jak mówię, no będziemy w mniejszości, z pewnością większość osób jest zniesmaczona, ale ja jestem zafascynowany totalnie, ja naprawdę polubiłem te potężne smoki z południa, jakimi były Dutry, więc no, dla mnie jest to zmiana na plus, a oczywiście zmiana, z tego co wiecie, no jedna z licznych, no bo te zmiany będą również nadchodziły w przyszłości. No kurde, fajnie to wygląda, no po prostu fajnie, no ma to swój urok, no. O Boże, no dobra, ale to jeszcze będę pokazywał, o tym jeszcze będę opowiadał. W każdym razie będzie to taki wół pociągowy mojej gospy. Od czego by dzisiaj zacząć robotę? Powiem wam szczerze, pojedziemy sobie zwapnować pole, a potem byśmy nawieźli jedno pole obornikiem. Więc tak jak mówiłem, roboty będzie ogólnie dużo, więc nie będę mógł narzekać na to, że na przykład nie będę wiedział, co ze sobą zrobić. Bardziej będę narzekał na to, że nie wiem, w co ręce włożyć. A ja się tu nie nawinę, a myślałem, że się nawinę, ale klops. Ha, no i co teraz? No z dupy. Czekajcie, muszę inną drogą jechać. Pojadę tą nową drogą. A właśnie, ważna kwestia. Zaraz wam przedstawię dokładną kalkulację tego, jak to wyliczyłem, dlaczego obecnie mam 39 tysięcy złotych. Oczywiście jest to kapitał, który... no nie jest moim kapitałem, bo tak naprawdę to powinienem za to spłacić kredyt bankowy i po części to właśnie zrobić. A co jest na przecenie? Wow, a może sobie kupimy taką przyczepkę? W sam raz by była do mnie na gospę, myślę, idealna. Jak to w ogóle takimi rzeczami jeździ? Czy to gdzieś na świecie? Aha, dobra, Australia. No to sporo wyjaśnia. To sporo wyjaśnia, nieważne. Chciałem sobie kliknąć i sobie zaraz kliknę tak zwany kredyt bankowy. Spłacimy sobie... no ile? Na razie do 30 tysięcy, chociaż myślę, że dzisiaj jeszcze więcej tego kredytu spłacę z tego prostego powodu, że jeszcze będę... A właśnie, stop. Przypomniałem sobie i żeby nie zapomnieć, od razu to zrobię. Wybaczcie, że tak chaotycznie, ale no wiecie jak to jest z moją pamięcią. Jeszcze jedną ważną kwestię muszę zrobić, mianowicie obiecałem wam kiedyś, że te szklarnie, znaczy nie szklarnie, gdzie to będzie? Tutaj. Nie szklarnie, tylko jabłonie będę wyłączał.
I to już jest ten okres, kiedy je sobie wyłączymy. Będę je wyłączał na okres zimy, żeby za dużo jabłek nie produkowały, bo dosyć takie są kozackie z tej perspektywy produkcji. Więc na razie je wyłączę, włączę, nie wiem, może w okolicach... żeby też nie było tak, że przez większość roku są wyłączone, to powiedzmy, że włączę je w marcu. I od marca do października będą produkowały, a na listopad, grudzień, styczeń, luty będę je wyłączał. Okej, tak się umówmy. No i myślę, że to jest całkiem niegłupi pomysł, to jest całkiem niegłupi plan. W każdym razie troszeczkę jabłek mi tam jeszcze sypnęły, myślę, że, no nie wiem, za 4000 może się to uda sprzedać. Więc jedziemy na początek na Erlengrad. O! To tak to powinno się wymawiać. Czyli na pociągi, na stację kolejową. Sprzedać jajka, a jak sprzedam jajka, to jedziemy ludziska na Sell Everything Container, sprzedać jabłka, no i będziemy grali dalej. Tak jak mówiłem, roboty jest dużo, moim celem, takim planem maksimum jest to, żeby dzisiaj się jeszcze zająć słonecznikiem, zobaczymy czy mi to w ogóle wyjdzie. No i mam nadzieję, że będzie fajnie. Piszcie, tak jak mówiłem, jeszcze raz podkreślę, co myślicie o moich szaradach, o moich zakupach, o tym, że przeszedłem znowu w tych ciągnikach. Takie zmiany przeżyłem u mnie na gospie. Mam nadzieję, że komuś tam się ta Dutra będzie podobała, bo dla mnie to jest sztosik, dla mnie to jest rewelacja, dla mnie to jest naprawdę niefantastyczna sprawa, chociaż cały czas czekam na to. Być może w momencie, kiedy oglądacie ten materiał, może się tak zdarzyć. Co prawda nie nagrywam go jakimś potężnym wyprzedzeniem, ale kto wie, no różnie bywa. Być może nie, istnieje taka ewentualność, że jak już ten materiał wrzuciłem i go oglądacie, to już pojawiły się na ModHubie jakieś lepiej wykonane Dutry, ale no na razie nie bardzo to zachodzi. Cierpimy na potężne niedobory. W związku z tym no gram na tym, na czym mogę. No i też powiedzmy sobie szczerze, że jakoś to tam będzie, jakoś to tam może z tej mąki będzie chleb. Inna kwestia to jest to wyliczenie, ale wyliczenie pozwólcie, że zacznę wam przedstawiać, jak już będę oczekiwał na pociąg, bo wiadomą sprawą jest to, że pociąg od razu nie przyjedzie. Troszeczkę trzeba będzie odczekać, zobaczymy czy długo, czy krótko, bo czasami to naprawdę na niego się czeka z 5 minut, a czasami potrafi on przyjechać w miarę sprawnie. Dobra, zjedziemy sobie. Szkoda, że te zjazdy właśnie do takich jakichś silosów, do takich jakichś zakładów są takie potężne, manewrowe. Oj, ciepy, 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 ciepy! Stój, stój, bo strzelam! Ty dranio! R. Ło! Hamuj! Hamuj, Stefan, kurna dziot! Ty, patrzcie, no nie hamuje. O, dobra, hamuje, zatrzymałem go. Ale normalnie, głupi ma zawsze szczęście, jak mi się przyparciło z tym pociągiem. No niesłychane rzeczy, nie? Dobra, super. Nie no, ja się cieszę, naprawdę rewelacja. Czyli w takim razie, chociaż nie będziemy mi trężyć czasu tutaj w sklepie, tak jak mówiłem, przeładujemy to sobie szybko, od razu w ten sposób, no nie będę rzucał, po prostu postawię w poszanowaniu, bo to w końcu jajka są, to można stłuc. Jajek wiele nie ma. Ogólnie myślę, że jeżeli chodzi o takie płody rolne, z tej perspektywy to troszeczkę dałem dupy i myślę, że stety, niestety, ale o ciupinkę będę miał straty z uwagi na to, iż założyłem z gruntu, że jeżeli nie odbieram produktów rolnych od budynków produkcyjnych, to to nie będzie nic złego. Po prostu efekt będzie taki, no trochę za daleko, efekt będzie, chociaż może, efekt będzie taki, ty, no nie mogłem wyjść. Efekt będzie taki, że to się zrespi. Wiecie, tak jak z ulami jest, że kiedy nie odbieram miodu, ale odbieram go z opóźnieniem, to on potem się sam respi, nie? I będę go w stanie odbierać aż do momentu, kiedy się nie wyczerpie. No, niestety tak to nie wygląda ani z kurami, ani ze szklarniami. To znaczy, jeżeli nie odbierałem tego na bieżąco, to po prostu przestało się produkować. Więc no... Z jajkami chyba nawet nie wyszło źle. Wydaje mi się, że odbierałem mniej więcej jako tako, tak jak wyszło. Natomiast... Natomiast źle wyszło, jeżeli chodzi o szklarnię. Myślę, że straciłem sporo w ten sposób sałaty, niestety, że nie odbierałem tego cały czas i to się nie respiło i w ogóle mi się nie zrespiło przez to. Zobaczymy, jak ten sezon z sałatą będzie wyglądał, ale myślę, że trochę słabiej niż poprzedni, pomimo tego faktu, że mam dodatkową szklarnię, bo no dałem dupy po prostu, no co tu wiele mówić. No ale to się jeszcze zobaczy. Teraz tak, wszystko se przypaszemy. Za jajka nie wiem ile mogę dostać, ale strzelam, że może z 10 tysięcy w lizie. No to tak bym się cieszył, gdyby tak było. No zobaczymy, może tak będzie, może tak nie będzie. Dobra, jedziemy zatem. I ludziska, ględząc o tych wyliczeniach, dokładną kalkulację wam podam, jak to się te roszady dokonały z moimi ciągnikami. Z tego co wiecie, sprzedałem sobie Ursusa. On się chyba nazywał
oficjalnie, fachowo, ja na niego mówię czwórka, bo miał czterocylindrowy silnik, ale tak naprawdę to chyba one się nazywają C385, z tego co pamiętam, chyba się nie mylę. Oczywiście ceny maszyn starałem się plus minus mniej więcej wyznaczać po OLX-ie i realnym świecie. Mówiłem wam to już kiedyś, powtórzę jeszcze raz. Założenie serii jest takie, że sprzedajemy i kupujemy maszyny mniej więcej w realnych cenach, chyba że mody w grze mniej więcej mają te ceny takie, że ujdzie. Nie muszą być idealnie takie jak w realnym świecie, ale żeby chociaż były zbliżone. Jeżeli nie są zbliżone, to wtedy wyznaczam po prostu po tym realnym świecie ceny. No i w ten sposób... Jak będzie? 7, 8, 9, 10, 11. No, 12 tysięcy. No to lepiej niż myślałem. To jestem spełniony, to jestem siny. To naprawdę faj. Ujś, ty kurna dziot. Czekaj, hopie. No, Boże kochany, przenajsłodszy, nie mogę. Znowu przeleciałem. Dobra. Czyli wracamy. Fajnie, fajnie. W takim razie liczyłem, że może te 10 tysięcy za jajka dostanę. Okazało się, że dostałem 12, to jestem spełniony. To są światli ludzie. Taki kapitał i można za to żyć. Panie prezesie, jest za co żyć. Tak jest. A raczej panie prezydencie, nieważne. No, ględząc dalej. Jeżeli chodzi... No, jest to problem wyznaczać kwoty tych starszych polskich maszyn. Powiedzmy sobie szczerze, za sprawą tego solidnego faktu, że one bardzo są zdywersyfikowane z perspektywy swoich cen, w zależności od tego, kto sprzedaje, jak szybko chce sprzedać, w jakim stanie jest dana maszyna. Nie przeglądałem oferty na OLX-ie, jeżeli chodzi o tego Ursusa, no to wahały się te oferty. Ja staram się tam mniej więcej wypośrodkować. Wychodzę z założenia, że była to maszyna, zarówno Ursus, jak i Belarus to były maszyny po remoncie, nie? Więc trochę powinny kosztować. No i ludziska, ogólnie ceny wahały się plus minus w okolicach od 17 tysięcy złotych za takie agonalne ciągniki w najbardziej felernym i gównowatym stanie, do nawet nieomal 50 tysięcy złotych za takie, które były po prostu w stanie zdecydowanie lepszym. Tam najwyższe oferty miały ponad 47 tysięcy, czyli tak wypośrodkowałem bliżej tej górnej granicy, krawędzi, bo tak jak mówiłem, mój był po remoncie, więc sprzedałem sobie tego Ursusa dokładnie za 40 tysięcy złotych. Nie za 47, nie za 50, żeby nie było, że hachmęce jestem zbyt pazerny, tylko dokładnie za 40 tysięcy złotych. Natomiast Belarus zszedł mi trochę taniej, o dziwo, to znaczy tamte ceny były bardziej zrównoważone. Najtańsze oferty, jakie zauważyłem, oscylowały mniej więcej w okolicach 24 tysięcy złotych. Najdroższe, powiedzmy, w okolicach 40 tysięcy złotych, tam 38-39 tysięcy, coś takiego. Czyli ja postanowiłem sprzedać mój ciągnik za 32 tysiące. Myślę, kwota jak najbardziej uczciwa. A z kolei Dutra, no za ile w ogóle Dutrę kupiłem? To jest trudny temat, to jest bardzo trudny temat, dlatego że jest to ciągnik ekstremalnie niszowy i bardzo ciężko go gdziekolwiek znaleźć, nie? Ostatecznie trochę poszukałem, trochę pogmerałem, no i mi się udało znaleźć oferty sprzedaży Dutr, ale no było ciężko, więc zaraz się wypowiem jak to wyszło, tylko już te jabłka sprzedamy. Jak to wyjdzie? Tak to wyjdzie, że 7 kafli. No i fajnie. Czyli miałem 39 tysięcy, potem spłaciłem kredyt, teraz kolejne pieniądze zyskałem. Tak naprawdę, no, wysrywam się z takich najlepszych dochodów w tym sezonie, ale z drugiej strony jeszcze mam do sprzedaży choćby miodek i choćby sałatę, więc myślę, że jeszcze coś tam będzie do opchnięcia. Jest to dla mnie ważne, bo poza tym ciągnikiem chciałbym jeszcze kupić krowy, co też będzie kosztowało. Na razie nie kupuję, bo jeszcze nie mam kiszonki, jeszcze nie mam TMR-u, nie mam czym ich karmić, więc bez sensu, żeby siedziały u mnie na gospie, skoro będą z głodnymi i pustymi brzuchami, nie? Byłoby to idiotyczne. Nie, w każdym razie, no krowy to będzie taki... Czekaj, ile? 10 tysięcy kredytu. O kurde, dobre jest. Dobre, dobre. Więcej na pewno... Znaczy, może troszeczkę go jeszcze zaciągnę. Może bym sobie zostawił tak ze 20, może 15 tysięcy tego kredytu. To też bym tak być może nie chciał spłacać od razu pełni tego kredytu w jednym sezonie. Myślę, że go sobie jakoś tak na raty rozłożymy, chociaż na te dwa sezony, ale jeszcze muszę pomyśleć. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym kupić poza krowami jeszcze kilka maszyn. Już nawet nie chodzi mi o tyle o jakieś tam ambitne rzeczy w stylu kolejny ciągnik czy coś, chociaż z drugiej strony... Przede wszystkim muszę się zastanowić, ile, muszę znowu rozeznać temat, ile kosztowałby ten ciągnik, który teraz chcę kupić.
bo mój następny ciągnik również jest ciekawy, tylko no właśnie pytanie, za ile go można nie nabyć. To jeszcze tego nie rozeznawałem, ale raczej to tania maszyna nie będzie, więc nie wydaje mi się, żeby mnie było stać. W każdym razie ludziska prawda dziejowa jest taka, że no chciałbym jeszcze jakieś takie maszynki kupić, no już troszeczkę gderałem na ten temat przy poprzednich obrabianiach pól, co by mi się marzyło, że chciałbym tak naprawdę celować w większy chwastownik, chciałbym celować większą sadzarkę do ziemniaka, chciałbym celować w jakieś tam lepsze zgarniacze do siana czy coś, w ogóle no chciałbym mieć taką porządną prasę belującą, więc no dużo tego jest przede mną, tak naprawdę bardzo ambitne cele. Nie będę narzekał na nadmiary pieniędzy, to z pewnością, no ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, hamuj, wyłączaj, na razie tyle, myślę nie wyszło źle, wyjdę czy nie wyjdę. Dobra, to jest załatwione, odhaczone. Teraz jedziemy z tym wapnem. Na tym mi zależało, żeby to wapno dzisiaj zrobić. To też jest fajna akcja. Nie wiem, co wy myślicie o wapnowaniu, jak dla mnie jedna z takich fajniejszych akcji. To znaczy takie bardzo to klimatyczne. Chociaż przyznam szczerze, że też być może będę kombinował. No nie wiem, czemu ja przez pole jadę. Zapomniałem, że ja mam tutaj drogę teraz. Nie wiem, ludziska... No muszę to przeanalizować, ile by kosztowała wymiana tego... RCW, czyli rozrzutnika do wapna, który mam, z uwagi na ten solidny fakt, że to też nie jest jakaś ambitna maszyna, często po prostu muszę go przeładowywać dosyć taką, nie ma tej pojemności zbyt wielkiej, to jest tylko 3000 litrów, więc efekt jest taki, że szybko potrafi się jakoś wysrać z tego wapna ten rozrzutnik. I przyznam szczerze, ja żyłem w takim przekonaniu, że to jest taka całkiem spora maszyna, oceniając do moich ciągników, pasowała mi gabarytowo. Nie, ale przyznam szczerze, że nie dalej jak 2 dni temu widziałem dokładnie ten rozrzutnik do wapna RCW w realnym świecie. Gościu jechał, co w ogóle dziwne, jechał, wyobraźcie sobie, samochodem osobowym, bodajże to chyba Audica była, z tego co pamiętam, stara A6 chyba, nieważne. W każdym razie jechał autem osobowym z przyczepką, na której był właśnie ten RCW, no przewoził se autem osobowym RCW. Po mieście, bo co, bo czemu nie? No i przyznam szczerze, że trochę się tak zdziwiłem, bo to wcale nie jest taki wielki, jak myślałem. To znaczy, to jest taki dosyć, no nie za duża maszyna, nie? I myślę, że mógłbym już na tym etapie rozwoju gospy mieć troszeczkę większą. Teraz tak, automatyczne dawkowanie, tak, włącz, no nie, na początek bym rozłożył. A, jest rozłożone, no i super, w takim razie jadymy. Tutaj wapna tak naprawdę nie ma, są spore niedobory, więc myślę, że jak zacznę rozrzucać, no to dosyć szybko się tego pozbędę. Czekaj. Na pewno nie takie przełożenie. 10 na godzinę? Myślę, że tak. Myślę, że 10 na godzinę. Nie, ty, do prawej. Myślę, że 10 na godzinę to jest taka uczciwa prędkość. Prawdopodobnie kiedyś jeździłem z tym szybciej, ale to nie jest wielki areał, to myślę, że tak 10 na godzinę można to pole obrobić. Tak mi się wydaje. No i co? No sporo tu tego brakowało, z tego co widzicie, nawet patrząc po teksturze mapy, jak się zazielenia ta łąka, znaczy łąka, no pole powiedzmy, ten ugór, który teraz będzie moim polem, no to zdecydowanie było tutaj tego mało. No wadą tego RCW jest zdecydowanie niewielki zasięg roboczy, no to mała ta szerokość pracująca jest i to też takie upierdliwe przy wielkich areałach. Takie pole jak tutaj to się szybko zrobi, ale jak mam te większe pola, no to rzeczywiście się trochę trzeba napocić, więc kto wie, być może rzeczywiście myślałbym powolnymi krokami o tym, żeby taką maszynkę zamienić. No pierwszy przejazd zrobiłem i tak naprawdę 1/3 nie tego rozrzutnika zlazła, więc no dosyć szybko po prostu to znika, to wapno. No ale dobra, kontynuując. Mówiłem o tym, jak wyceniałem Dutrę, no bo jak już nadmieniłem, Ursusa sprzedałem za 40 tysięcy, Belarusa sprzedałem za 32 tysiące, może by się nawet dało lepszą cenę wytargować, ale jest taka w miarę okej. Zależało mi też na tym, żeby szybko to sprzedać, więc powiedzmy, że niech ta to będzie. I ludziska, ważna kwestia, że pojawił się problem z zakupem Dutry, którego notabene się spodziewałem. To nie są, tak jak powiedziałem, częste ciągniki w Polsce. Obecnie w naszym kraju nawet bym się nie zdziwił, gdyby istniał tylko jeden egzemplarz tego ciągnika Dutra D4K. Na pewno taki egzemplarz posiada pan Krzysztof Kwaśniewski z gminy, z tego co pamiętam, Brzezinki bodajże. Nie, to jest...
ten przysiłek, taka powiedzmy w cudzysłowie mówiąc wieś, Brzezinki, gmina Zbiczno, powiat Brodnica, województwo kujawsko-pomorskie. Jest taki człowiek, który w Polsce ma węgierską Dutrę D4K w takim dosyć fajnym stanie. Być może nawet jeżeli jesteście rolnikami, jeżeli interesujecie się załóżmy targami rolnymi, bardzo możliwe, że nawet ten ciągnik kiedyś widzieliście, dlatego że jest to ciągnik nabyty przez kolekcjonera do takich celów, no nie bardzo na gospodarstwo, bardziej do takich celów właśnie w stylu kolekcjonowania maszyn, to znaczy często ta Dutra pojawia się właśnie gdzieś tam na polskich targach rolnych jako taki eksponat, jako taka ciekawostka, jest w takim specyficznym malowaniu. Taki ciemnoczerwony kolor, może nawet wpadający w bordo z czarnymi elementami, prawda, taka czarno-czerwona. No i to jest taki rarytas, nawet są materiały o tej Dutrze i o tym właścicielu tego ciągnika na YouTubie, więc nawet to można sobie obejrzeć bezpośrednio na internetach, jak ten ciągnik wygląda. Ale rzecz jasna, tamten facet tego nie sprzedaje, więc skąd wiedzieć, jak wycenić taki pojazd w naszym kraju, gdzie nie ma tych ciągników, fizycznie nie istnieją, nie ma Dutr. No i co mać pan zrobisz, no? Mod w grze kosztował śmieszne pieniądze, więc od razu się dla mnie stało jasnym, że za tyle go kupić nie mogę, no bo byście mnie zjedli, zabili, zagryźli i zresztą bardzo słusznie, no bo z jakiegoś powodu w modzie to kosztowało zaledwie 1500 zł, no to umówmy się, że tyle ciągniki nie kosztują, to nawet ciapka za tyle nie kupicie, no ale właśnie, za ile? Co ciekawe, na polskim OLX-ie znalazłem jedyną ofertę sprzedaży Dutry. Co prawda szła ona za całkiem niezłe pieniądze, to było dokładnie 21 tysięcy złotych do negocjacji, więc całkiem okazyjne. Wydawałoby się, że nawet niezła okazja, ale... No właśnie to słynne ale. Problem polega na tym, że nie wiadomo jaki to jest model. To jest jakiś mniejszy model, to nie jest Dutra D4KB, dlatego że widać to po jej wyglądzie. Zresztą, no zgodnie z opisem, ona nie ma 90 koni, tak jak D4KB, tylko ma koni dokładnie 80, więc jest jakiś inny, troszeczkę mniejszy model. Ciężko dokładnie powiedzieć jaki, dlatego że właściciel tego ciągnika najwyraźniej sam nie do końca miał pojęcie, co on w ogóle sprzedaje. Wnioskuję to po opisie, który znajdował się na OLX-ie, bo opis tego właśnie ciągnika brzmiał MTZ, więc no... No nie, mój drogi, nie jest to MTZ, a ty najwyraźniej nawet nie wiesz, co masz za ciągnik. No nie jest to MTZ, nie da się ukryć, jest to Dutra węgierska, dobra. No i nawet, powiedzmy, starczyło w sam raz, to jestem w szoku, jestem siny, że nie zabrakło, nie było za dużo, tylko tak co do litra zużyłem na całe to pole. Czyli widzimy teraz dokładnie, jaka jest wydajność tego RCW, że dokładnie taki areał jest on w stanie na jeden raz zrobić. No to myślę nie za dużo, no ale zaraz z ciekawości zobaczymy, ile by kosztowały jakieś alternatywne maszyny tego typu. Z tego co widzicie, już mam wapno przygotowane, bo byłem nastawiony na to, że z pewnością to nie wystarczy, ale jednak wystarczyło na styk, więc nie jest źle. Co nie zmienia faktu, że jak już jestem przy sklepie, to od razu sobie to wapno załadujemy. Dobra. Do góry, prosiaczek Nuri, i do przodu powiadam. Tak jest. Ło, stój, poszczelam. Hamulce złe są. No, na ile starczą dwa wózki? Dwa wózki to jest 2000 litrów, czyli jeszcze zabraknie na to, żeby załadować pełny. Ale przyznam szczerze, że tam chyba jeszcze ze dwa worki na gospie mam. Co jest? What? Zaraz, ja tu czegoś nie rozumiem. Myślałem, że jeden worek wapna to jest 1000 litrów. To nie jest 1000 litrów? Jeden worek wapna kosztuje 350 zł. Aha, okej, to są 2000 litrów, no to grubo. No dobra. Niech ta będzie, czyli tak naprawdę na tym RCW mam niecałe dwa worki, czyli nie za dużo, takie big bagi. Zobaczmy z ciekawości, ile by kosztował jakiś inny rozrzucacz tym podobnego wapna, rozsiewacz, jak zwał, tak zwał. Obecnie mamy ludziska to, czyli RCW-3. Polska maszyna, no to są takie bardziej rozrzutniki, te z gry są za duże, te z modów to są bardziej takie do granulatu azotowego. Natomiast no kolejny tutaj z tego rzędu, no to co? To by był ten. Trochę różni... jest duża różnica.
jest gigantyczna różnica pomiędzy tymi maszynami. Może nie tyle w ładowności, bo tutaj jest 4000 litrów, tu było 3, ale zobaczcie na szerokość roboczą. Tutaj było 4 metry, tutaj jest metrów 20. Nawet trochę za dużo, bo nie wydaje mi się, żeby rozrzutniki wapna miały aż taki zasięg, z uwagi na to, że wapno jest bardzo lotne i to by mógł wiatr w ogóle zwiać. No ale no taki mod jest, no to co zrobisz? No i ludziska to kosztuje ile? 12 tysięcy. To by się dało zrobić, powiem szczerze. W tym sezonie nawet by się to dało zrobić. Na kolejny sezon, żebym już ten trochę lepszy miał. Bobrujsk Groch. Nie wiem, co to jest za marka. Jakaś europejska niby, ale... W każdym razie, jest to ciekawe. Myślę, że byłoby mnie na to stać. Czyli tak, 8, 9, 10, 1, 2. No za 4000 by trzeba było dołożyć, ale to jest dla mnie osiągalne, jak najbardziej. Więc warto na ten temat mantry buddyjskie odwalać. Myślę, że to jest takie całkiem nawet sensowne. Dobra, na razie wracamy na gospę. I ludziska robimy rozrzucanie... Stój, ty kurna! Co ty w ogóle... Trąbić? Aha. O, nie mam tutaj klaksonu. Szkoda. O, zdupcił się klakson w moim Zetorze, niestety. Bardzo, bardzo przykro mi z tego powodu. Miałem taką chwilę konsternacji, jak w ogóle trąbnąć. I dopiero potem sobie przypomniałem grzechu. Przecież ty, debilu, grasz na klawiaturze, więc wystarczy nacisnąć... Fu! Na kierownicy, więc wystarczy ci wcisnąć klakson tak samo jak na kierownicy w aucie, nie? Ma to sens. Brzmi całkiem logicznie. No... W każdym razie, ględząc dalej o Dutrze, prawda jest taka, że ta osoba, która w Polsce sprzedawała tą Dutrę na OLX-ie, nie bardzo miała pojęcie, czym w ogóle handluje, i na kwestia, że też tam było masę jakichś idiotycznych danych wpisanych. Aż w ogóle dziw bierze, że ludzie takie kretyństwa tam wpisują. Nie wiem, jak ja bym sprzedawał coś, co jest warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, to zadałbym sobie na tyle trudu, żeby chociaż zrobić jakiś taki, wiecie, research i dojść do wniosku, co to w ogóle jest, żeby to dobrze opisać. No bo to wiecie, też kupca nawet ściągnie, jeżeli będzie widział, że jest to fachowo przygotowana oferta sprzedaży. No ale najwyraźniej polscy rolnicy nie bardzo myślą w tych kategoriach, więc opis był fatalny. Nie dość, że to było opisane jako MTZ, to jeszcze w dodatku, a to była oferta bodajże ludziska Zbuszkowa, taka miejscowość. To jeszcze w dodatku było tam napisane, że ciągnik pochodzi z 1900 roku. No to nawet na logikę wiadomo, że on nie pochodzi z 1900 roku, dlatego że no wtedy to powstawały, no były już ciągniki jak najbardziej, i to w 1900 roku już były nawet ciągniki z napędem diesla, nie parowe, więc oczywiście, że tak, tylko że wyglądały zupełnie inaczej. No umówmy się, że to są potwornie zamierzchłe czasy i to były zupełnie inne maszyny rolnicze, nie? W każdym razie same Dutry zaczęły być produkowane od roku 1964. Więc na jakieś totalne idiotyzmy. W każdym razie taką ofertę znalazłem na polskim OLX-ie, że tam jakaś tam Dutra była za te 21 tysięcy. No ale było to dla mnie mało miarodajne, postanowiłem szukać dalej. Na węgierskim OLX-ie poznajdowałem troszeczkę ofert, ale z jednej strony to było w ich walucie, z drugiej strony to były raczej takie ciągniki w bardzo kiepskim stanie, więc nie bardzo dla mnie te oferty były miarodajne. Poszedłem po rozum do głowy, zadając sobie pytanie, gdzie można kupić Dutrę w dzisiejszych czasach? No gdzie? Rzecz jasna, w Niemczech. Dlaczego? Dlatego, że głównym krajem eksportowym Dutry było NRD. Oczywiście Dutra głównie była użytkowana przez samych Węgrów, no bo to węgierski ciągnik, co nie zmienia faktu, że najwięcej za granicą było właśnie w NRD. Więc podrapałem się w główkę i Grzesiu pomyślał, no to idziemy na niemieckiego OLX-a. No i rzeczywiście to nie był głupi pomysł. Czekajcie, jakie by tu przełożenie dobrać, nie wiem. Takie? No, 9 na godzinę, myślę, bardzo dobre. Równo to rozrzuca? No, to też nie ma zbyt wielkiego zasięgu. Rozrzutnik też by wypadało zmienić, bo on też taki mało wydajny jest, no ale... No jest jak jest, co zrobić? No wszystkiego nie zmienię w jednym sezonie, prawda? No mogę se gdybać, no ale wszystkiego nie da rady. Tak czy inaczej, rzeczywiście, wyobraźcie sobie, znalazłem co prawda tylko jedną, jedyną ofertę, co po raz kolejny pokazuje, jak rzadki jest to ciągnik, ale znalazłem i to jest najważniejsze. I wyobraźcie sobie, że znalazłem Dutrę, która była sprzedawana w ofercie za 12 tysięcy euro. 12 tysięcy euro, może ten poprzeczniak bym teraz zrobił, bo tutaj będzie ciężko się wykręcać. 12 tysięcy euro, no nie wiem, teraz euro stoi mniej więcej 4,30 za sztukę, jakoś tak, plus minus. Czyli 12 tysięcy euro, przy czym to był egzemplarz bardzo fajny.
To był dokładnie ten model, który mnie interesował, czyli Dutra D4KB, w tym podtypie B, to jest dosyć ważne, bo to była wersja z sześciocylindrowym silnikiem. No i wyobraźcie sobie, że ten model, no tak jak mówiłem, fajny stan, to był po remoncie ciągnik, więc z tej perspektywy, kurde, który to był bieg? Czwórka chyba. Dobrze mówię? Dobrze, czwórka. To był model prosto po remoncie generalnym, taki naprawdę, zresztą sam no, twórca aukcji napisał, że to jest tak naprawdę ciągnik tak troszeczkę jakby nadający się do muzeum, bo to było tak wyremontowane, tak wycacane, że mucha nie siada, nawet zakurzone nie było, nie? Widać było, że to jest wszystko dopieszczone, znaczy no widać było, że to jest stara maszyna, ale z drugiej strony taki stan muzealny, dopieszczone wszystko do najmniejszego detalu czy szczegółu. No i 12 tysięcy euro, czyli w przeliczeniu na nasze 52 200 zł. Skoro stan idealny, prosto jak z salonu, jak brzytwa, kosztował 52 000 zł, to wyszedłem z założenia, że taki stan troszeczkę gorszy powinien oscylować gdzieś w okolicach tych, no mniej więcej plus minus 45 tysięcy, i dokładnie tyle za Dutrę w tej serii postanowiłem wydać. 45 tysięcy złotych. W odniesieniu do tych ofert, które znalazłem, uważam, że jest to bardzo uczciwa cena. Nie najwyższa, ale też bliżej tej górnej granicy, co wskazuje na to, że raczej taki porządny stan. Konkludując, Ursus dał mi 40 tysięcy złotych zysku, Belarus 32 tysiące, co łącznie zsumowane dało mi 72 tysiące złotych. Wydałem 45, czyli wyszedłem z tej roszady 27 tysięcy złotych na plus. Myślę, nieźle. No i zainwestowałem to oczywiście w spłatę kredytu, co widzieliście bezpośrednio na samym nagraniu. Myślę, że troszeczkę to dobra przyniesie, no bo faktycznie nie przelewało się ostatnimi czasy, a jak uruchomię krowy, to przy odrobinie szczęścia być może za niedługo zaczniemy jakieś pieniądze tutaj widzieć w tej serii. Inna kwestia, że też mi w znacznej mierze pomogły te same, no właśnie, kukuryna już tego, co widzicie, dojrzała, ale nią się dzisiaj zajmować nie będę. Tak jak mówiłem, ludziska, same te, apple, jak to się nazywa? Jabłonie apple tree. Jabłonie, no też sporo dały mi w tej serii, bo to też jest fajny dochód. Powiedzmy sobie szczerze, że no nawet nie myślałem, że to tyle będzie tego dochodu przynosiło, ale fajnie, fajnie, nie żałuję. Jak je wyłączam właśnie na te 4 miesiące w roku, to jest taki dochód akurat w sam raz, który chciałem z tego mieć, więc myślę nawet fajnie. No. I tak to wszystko wygląda, tak to właśnie się prezentuje. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba cały czas, że te zmiany również Wam się podobają. Wiadomo, że każdy ciągnik każdemu nie przypasuje, więc jedne będą niektórym bardziej się podobały, inne drugim. No ale to nawet jeżeli Dutra Wam nie odpowiada, to w przyszłości z pewnością kupię jakiś inny traktor, który Wam już odpowiadać będzie. Dobra, teraz tak, nawrócimy się, no chyba dwa przejazdy jeszcze trzeba będzie wykonać, bo nie wydaje mi się, żeby to się dało zrobić na raz. Na raz zobaczymy. Tak by to trzeba było zrobić. Trochę jest taka nostalgia za tymi ciągnikami, których się pozbyłem, no ale z drugiej strony powiem sobie szczerze, one bardzo długo u mnie siedziały, więc to też nie była kwestia tego. No myślę, że dobrze je wyeksploatowałem, to mi się tak wydaje. Chyba że na raz by się to dało zrobić, teraz zobaczymy, może się uda. Nie, nie uda się, to jest jednak za szeroko. Nie będę próbował, nie będę hakmęcił. No i ludziska ględząc dalej, dzisiaj bym wspomniał o takim temacie troszeczkę postronnym, o którym nie planowałem omówić, ale pewne wydarzenia ze świata i pewne takie czynniki spowodowały, że jednak pomyślałem sobie, chociaż taki jeden jedyny materiał zrobię, gdzie o takich tematach powiem, bo również warto o tym wspomnieć, warto rozmawiać, są to wątki ciekawe, które być może dadzą Wam delikatnie do myślenia. Mianowicie chciałem porozmawiać o polskim rolnictwie i rolnictwie jako takim, w ujęciu troszeczkę zmian i tych przemian, nie tyle ustrojowych, co po prostu ogólnoświatowych, głównie europejskich, no bo wiadomo jak ta Unia Europejska, o tym mówiłem na samym początku serii. Natomiast z troszeczkę innej perspektywy chciałem dzisiaj opowiedzieć, mianowicie z perspektywy opłacalności rolnictwa jako takiego i tego, jakie mogą być realne alternatywy, no bo wiemy, jak wygląda świat, prawda? Rolnicy w naszym kraju bezustannie narzekają na brak opłacalności swojej branży, swojej pracy, na to, że nie mogą wyjść na swoje,
bo susza, bo zmiany klimatyczne, bo wahania cen płodów rolnych, roślin, bo wahania cen nawozów, bo drogie paliwo, bo dyskryminacyjne traktowanie ze strony państwa, ze strony Brukseli, bo biurokratyczne wymogi tejże właśnie Brukseli, bo to, bo tamto, bo Zielony Ład, normy unijne, tak zwane ekoschematy i tak dalej, maszyny drogie, a tak w ogóle to wszystko do dupy jest i nie, uważam, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. Oczywiście tutaj poleciałem cytatem Janusza Korwin-Mikkego, nie? On każdy swoją wypowiedź, każdą swoją perorację w Europarlamencie kończył słowami: ponadto uważam, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. Moim zdaniem niesłusznie, znaczy ogólnie powiem sobie szczerze, że chociaż czasem coś naprawdę mądrego potrafi powiedzieć, to jednak jest to częściowy wariat. Niektóre jego wypowiedzi zakrawają po prostu jakiś naprawdę pomieszanie z poplątaniem, że klepki zabrakło. No i osobiście uważam, że takie wypowiedzi w Europarlamencie też były zbędne, bo takimi cytatami spowodował jedynie, że przestał być jakkolwiek poważnie traktowany przez to ugrupowanie. Już potem, jak ludzie słyszeli, że za każdym razem to facet powtarza, to już potem machali na to ręką i myśleli sobie: aha, jakiś fanatyk, dobra, to... A ten facet z Polski, to go nawet nie będę słuchał, nie? No i tak też potem było. W każdym razie nieważne. Ważne jest to, że faktycznie rolnicy strasznie narzekają i jak się ogląda, ja śledzę akurat całkiem sporo kanałów rolniczych, obecnie 4, a jeszcze w międzyczasie tam w zaszłych czasach i kurde, gdzieś to podoba, nie? Boże kochany, jak to wygląda, nie? Ach, nie mogę się doczekać, aż zacznę tym pracować. Szkoda, że ten kolor, nie mogłem troszeczkę inaczej go pomalować, ale to był jedyny możliwy. Zbyt oczojebny. Mógłby nawet być ten niebieski, ale żeby go tak trochę troszeczkę stonować, a niestety taki oczojebny był, no ale trudno. Kupiłem taki, jaki był. No i tyle w temacie. Jest w tej grze teoretycznie... Jedziemy kosić słonecznik. Jest w tej grze teoretycznie mod... Nie jedziemy kosić słonecznika. Znaczy, niby jedziemy, ale troszeczkę inaczej, powiem wam szczerze. Mianowicie, już niosę się z wyjaśnieniem. Rozpiąłbym się z tym. Zaraz zobaczycie, dlaczego tak robię. Wszystko stanie się jasnym. Rozepniemy się z tym. Jedziemy po tandemkę. Tego słonecznika myślę wiele nie sypnie, bo to nie jest wielki areał, a i przy okazji sam słonecznik też nie jest rośliną, która jakaś bardzo obficie sypie w tej grze, więc myślę, że z jedną przyczepą tylko pojadę. Nie spodziewam się, żebym załadował więcej niż na tą jedną przyczepę. Ewentualnie, jeżeli się okaże, że sypie dobrze, to po prostu zrobię dwa kursy, ale no... To bym się chyba pozytywnie zdziwił, bo raczej nie przewiduję czegoś takiego. Dobra. Więc na początek jedziemy z przyczepą na pole. I już tłumaczę dlaczego. Mianowicie na przyczepę będę mógł walnąć rower i potem wrócę po kombajn. O to chodzi. A jakbym tam pierwszym pojechał kombajnem, to potem nie miałbym jak wrócić. Musiałbym na piechtę. A to też nie o to chodzi. Ta tandemka też mi się strasznie podoba. Wasze odczucia były ogólnie takie mieszane. Niektórym się bardzo podobała. Niektórzy tak mówili, że takie 2 na 10. Mnie się ekstremalnie mocno ta tandemka podoba. Bardzo fajnie wykonany mod, tym bardziej, że ta plandeka jest taka, w sensie ta podłoga. Zobaczcie, jak to fajnie się mieni, widać te wgniecenie na tej blasze. Rewelacja, nie? Bardzo, bardzo, bardzo fajny mod. Jedziemy zatem. I ludziska ględząc dalej, rolnicy narzekają. Jak się śledzi kanały rolników na YouTubie, to zawsze, zawsze są te narzekania, że panie, to się nie opłaca, to jest ciężka robota, to jest ciężki kawałek chleba, urobisz się, nie wyśpisz się, nie w pocie, w znoju, w deszczu, w mrozie, trzeba pracować, a potem i tak nie wyjdziesz na swoje, bo albo będzie wahanie cen na rynku płodów rolnych, albo na przykład ci nie zaklasyfikują twojego płodu rolnego do dobrej grupy, albo z kolei okaże się, że nie wiem, gradobicie przyszło, czy na przykład nie popadał deszcz w ostatnim sezonie, w ostatniej końcówce sezonu, kiedy już rośliny dojrzewają i ci nagle się wszystko z dupcy, okaże się, że gówno zarobiłeś. Nie wjechałem w tą rajkę, co trzeba było. Mi się te drogi mylą. Dobra, postawimy to, myślę, blisko pola. To znaczy tak tutaj. Tak o. No i będzie dobrze. No. I jedziemy z rowerem. Dzisiaj, myślę, że dzisiaj zdążymy skosić ten słonecznik. To znaczy, myślę, że jakichś bardziej ambitnych robót to nie wykonam z tym słonecznikiem. W sensie, wiecie, jakieś mulczowanie czy oranie, bo po słoneczniku trzeba zaorać. No ale
ale chociaż coś takiego sobie zrobimy. Glecąc dalej, ludziska, nieprawda dziejowa jest taka, że no zawsze te narzekania są, prawda? Zresztą nie tylko przez samych rolników, to nawet sam minister rolnictwa kraju polskiego, niejaki Czesław Siekierski, narzekał na to, że no nie wiedzie się dobrze z tym rolnictwem. Nie tylko polscy rolnicy, to nie jest tendencja naszych, krajowych, że oni są skwaśniali i po prostu nie dogodzisz, nie? Bo to są Polacy, bo muszą ponarzekać. To nie jest kwestia tylko Polaków. Ogólnie rolnicy burzą się, manifestują, nie zgadzają się z zastanym porządkiem świata i ogólnie są zniesmaczeni tym, jak wygląda obecne rolnictwo w całej Europie. Muszę wyłączyć silnik w rowerze, bo będzie hałasował. W całej Europie, no przecież nawet analizując rok 2023 już... przepraszam, 24. Już w tym roku... Czekaj, podnieś. Pojedziemy może z takim widokiem. Na razie sobie otworzymy kabinę. O, mogę w sumie złożyć. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pierwsza robota tym kombajnem, chciałem zauważyć. Do tej pory jeszcze forsznitem nie robiłem. Tak, będę mówił forsznit, chociaż to się nazywa inaczej, trudno. Fortschritt się to powinno mówić, pouczaliście mnie, ale mnie się po prostu łatwiej wymawia forsznit. Zresztą nikt w Polsce nie mówi tej nazwy tak, jak ona powinna być. To tak samo jak z Merła Merlin, z Auchan i tym podobnymi. Nikt nie tego tych nazw nie wymawia tak, jak się powinno. Moja babcia przez całe życie mówiła Auchan, mówiła Merling i tyle w temacie. No, od środka to wygląda fajnie, powiem szczerze, ten kombajnik. Natomiast z pewnością, no nie ma takiego klimatu jak Bizon. No i też takiego fajnego udźwiękowienia nie ma. No ale myślę, że na swój sposób też fajnym urozmaiceniem serii będzie. Ględząc dalej, ludziska, co powiedział ten polski minister rolnictwa, bo jego wypowiedzi zacząłem mówić, a tak naprawdę nie skończyłem. Zacytuję tutaj w skali 1:1, nawet nie sparafrazuję, tylko dokładnie zacytuję. Powiedział on, cytuję: Unia Europejska poszła za daleko, jeśli chodzi o wymogi związane z Zielonym Ładem. W okresie kryzysu, kiedy mamy zagrożenia na rynku związane z sytuacją na Ukrainie, kiedy była pandemia, wysoka inflacja, wzrosty kosztów produkcji, nie można obarczać rolników dodatkowymi zadaniami związanymi z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznych. To bardzo zła droga, no i źle się dzieje. No, skoro sam minister rolnictwa mówi takie rzeczy, no to chyba ma to coś na rzeczy, prawda? No chyba to nie jest jednak jakieś wydumane... Wow! Serio? Nie powinno zahaczyć. Już mnie otrąbił, ty. Co mnie tu otrąbiłeś? No dobra. Zobaczmy, jak to się tym pracuje. Na pewno muszę ludziska skalibrować całą maszynę. Czyli zrobimy tak. Co ja chcę? Na dobry start chciałbym rozłożyć sobie sieczkarnię. O właśnie. Co bym jeszcze? Może włączę sobie koguta, co by mnie sąsiedzi widzieli. Opuścimy motowidła. No i tyle w temacie. A raczej header, nie motowidła. Zobaczmy, jak to będzie szło z tą kukuryną. Forsznit o tyle jest lepszy od... A przepraszam, nie kukurydza, to słonecznik, zapomniałem. Forsznit jest o tyle lepszy od bizona, że... No, może zasięg roboczy ma ten sam w zakresie słonecznika, ale za to ma większy zbiornik, więc tak jak mówiłem, no troszeczkę będzie łatwiej na większych działkach, może nie tutaj, bo to nie jest wielka działka, to jest maluteńkie pole. Nie spodziewam się wielkiej uprawy, jeżeli stąd zwiozę jeden zbiornik, to już będzie bardzo dobrze. Natomiast ogólnie, no to jest to taka wydajniejsza maszyna od tego bizona, którego miałem wcześniej, więc... Ale o forsznitach jeszcze będę mówił w przyszłości. Zarówno o ciągnikach, jak i o całej marce, o jej historii, o kombajnach, o tym kombajnie, czyli wersji 514S, którą tutaj mam, o tym wszystkim sobie poopowiadamy. A tutaj dosyć ciasno mam, nie wjadę na lewo, bo tam jest pszenica już zasiana, ta się będzie zmieścić, ale damy radę. Jak nie my, to kto? Zresztą maszynka jest dosyć zwrotna, trzeba przyznać. Nawet być może bardziej od bizona. Nie wiem, ale może. Dobra, cofaj. No i jedziemy. Nie będę przesieki przez środek robił. Myślę, że na początek to sobie zrobimy skrajniaki, czyli tak zwaną objazdówkę po obrzeżach.
chociaż pole jest nieforemne i to takie dosyć upierdliwe będzie, więc myślę, że kolejne przejazdy mogę z przesieką jakąś zrobić przez środek, głupie by to nie było. Tak to wygląda. No myślę fajnie. Myślę klimacik jest. Coś takiego innego, prawda? Kolor fajny, kolor fajny. Nietypowe kolory, jeżeli chodzi o kombajny od Forsznita, to jest albo niebieski, albo jasnozielony, albo ciemnozielony, albo... Albo co? W zasadzie chyba tyle, bo Forsznit chyba innych kolorów nie dawał. W przypadku swoich ciągników dawał inne kolory, bo jeszcze zdarzały się ciągniki od Forsznita, które były malowane na czerwono, na przykład, no ale w kombajnach tak nie było. Tak czy inaczej, ględząc dalej, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie polskich rolników, to są również rolnicy, no już, chociaż rok 2024, no nie ciągnie się jakoś potwornie, ekstremalnie długo, to już do tej pory, w tym roku, w Unii Europejskiej manifestowali zarówno polscy rolnicy, jak i rolnicy holenderscy, jak i rolnicy czescy, jak i rolnicy niemieccy, jak i rolnicy francuscy. Wszystkie kraje Unii Europejskiej zaczynają się buntować, jeżeli chodzi o produkcję rolną. O co chodzi? Dlaczego? Co ci ludzie mają do Europy? No oczywiście chodzi o to, co zawsze, czyli o to, że jest po prostu ciężko, dlatego że Unia Europejska po prostu nie pomaga, tak? No wprowadza te swoje ograniczenia, no postulaty tych wszystkich rolników we wszystkich krajach Unii Europejskiej były dokładnie te same, chociaż kraje się zmieniają, to wszyscy ci rolnicy mają dokładnie te same postulaty. Po pierwsze, najważniejsze, żeby Unia Europejska wycofała się ze swoich restrykcji klimatycznych i tak zwanych ekoschematów. Po drugie, żeby nie wycofywała preferencyjnego traktowania, jeżeli chodzi o paliwa rolnicze, bo wiemy, że rolnicy mają te paliwa tańsze, mają te dopłaty paliwowe. Po trzecie, żeby Unia Europejska ograniczyła swoją biurokratyzację i no, te negatywne aspekty administracyjne, które naprawdę bardzo, bardzo rolnictwu się uprzykrzają. Te wszystkie procedury i wymysły. Wszyscy rolnicy wszystkich krajów europejskich mówią to samo. Chodzi im dokładnie o to samo, prawda? Natomiast nasuwa się inne pytanie, mianowicie skoro ci wszyscy rolnicy tak potwornie narzekają, skoro tym wszystkim rolnikom jest tak ekstremalnie źle, to czemu nie poszukają jakiejś innej pracy? Wszyscy mówią, są zgodni jak jeden mąż, każdy to potwierdzi, wszyscy mówią, że to jest takie ciężkie, takie nieopłacalne, taki ciężki kawałek chleba to rolnictwo i w ogóle tak do dupy jest i tak się nie da żyć, takie złe czasy nastały, kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów, jednym słowem. Ja wiem, że to co mówię jest bardzo obrazoburcze i każdy rolnik mnie teraz skrytykuje, bo jak to tak można, jestem rolnikiem z dziada pradziada, ja mieszkam tutaj na wsi, mam maszyny rolnicze, mam gospodarstwo. Ty grzechu pieprzysz, w ogóle się nie znasz na świecie, na ludziach, co ty możesz mówić, takie rzeczy. No dobra, tylko że jakby to ekstrapolować na... Zresztą ja osobiście i tak uważam, że prędzej czy później masa rolników splajtuje, do tego zmierza Unia Europejska, o tym od początku mówiłem, że to jest ich celem, żeby zostawić tylko monokultury, wielkich holdingów, potężne spółdzielnie, które weszły na giełdę, które są gigantycznymi korporacjami. Osobiście uważam, że Unia Europejska właśnie do tego zmierza. Właśnie to jest jej celem, żeby małych, prostych rolników wygryźć z interesu i zniszczyć. Tak to obecnie wygląda. W każdym razie, ekstrapolując to na grunt mieszczucha, jeżeli mieszczuch sobie nie radzi w swoim zawodzie, jeżeli mieszczuch na przykład prowadzi działalność gospodarczą, która przynosi straty, która jest nierentowna, która przynosi małe zyski, że ten mieszczuch bez przerwy narzeka, że to jest taki ciężki kawałek chleba, że to się nie opłaca, że to, że tamto, to po prostu nikt się nad mieszczuchem nie lituje. No w tym przypadku sprawa jest prosta. Nie masz dochodu, zmień pracę. No nie jesteś dobrze opłacany w swoim zawodzie, zmień zawód. Przekwalifikuj się, człowieku. Może w innym zawodzie będziesz lepiej zarabiał. Może możesz robić coś innego w swoim życiu. Może odnajdziesz coś, w czym jesteś naprawdę dobry. Prawda? W przypadku rolnictwa oczywiście sprawa nie jest taka łatwa. No, inna kwestia, że interes narodowy jest taki, żeby rolnik się nie przebranżawiał, nie przeklasyfikowywał, bo on pełni bardzo ważną funkcję w ekosystemie. On produkuje żywność. Bez rolnika nie będzie nic. Bez rolnika nie będzie gospodarki, nie będzie kraju, nie będzie narodu, prawda? Nie zmienia to jednak faktu, że świat nie lubi próżni, więc jeżeli biedny rolnik, mniejszy rolnik, który sobie nie radzi, splajtuje, to w jego miejsce po prostu wejdzie właśnie wielki holding, tyle w temacie. Ogólnie ilości gruntów ornych nie ubędzie prawdopodobnie, tylko po prostu zmienią się właściciele, dojdzie do rotacji, prawda?
A jeżeli chodzi o grunty rolnicze, to w naszym kraju nie ma jakichś takich nadmiarów. To znaczy, trzeba przyznać, że jak tak słucham rolników na YouTubie, czy nawet w świecie realnym, bo też paru znam, to zazwyczaj są zdania, że w ich jakichś tam okolicznych miejscowościach jest bardzo ciężko o zakup gruntów, więc nawet jeżeli ktoś ma jakieś nadwyżki finansowe i chciałby w ziemię zainwestować, to ciężko jest znaleźć jakiś grunt, bo zazwyczaj te ziemie albo są dzierżawione, albo po prostu już do kogoś należą, kto te ziemie uprawia. Co nie zmienia faktu, że jeżeli jakiś rolnik chciałby się przebranżowić, to tak naprawdę to jest poniekąd powód, dla którego zacząłem ten temat, bo czytałem ostatnio o raporcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Polskiego Rolnictwa i o danych GUS-owskich i po prostu oniemiałem. O co chodzi? Dlaczego? Dlaczego oniemiałem? Dlaczego ten temat zacząłem? Z tego prostego powodu, że dane, które opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Polskiego Rolnictwa, opublikowała dane przypadające na 2024 rok, które dotyczyły średniej ceny za grunt orny, za 1 hektar gruntu ornego uprawowego w kraju polskim. Ja byłem święcie przekonany, no bo wiadomo, że teren jest drogi, działki są drogie, ale działki budowlane. Natomiast działki rolnicze powinny być o ciupinkę tańsze, prawda? No, dawniej może były, ziemia była kiedyś w miarę tania w kraju polskim, obecnie jest piekielnie droga, bo każdy w nią inwestuje, choćby ze względu na tą piekielną inflację bezecną, bezduszną, którą spowodował poniekąd PiS swoimi programami socjalnymi. Skoro pieniądz traci na wartości, to każdy inwestuje w nieruchomości, no bo nieruchomości na wartości nie tracą, prawda? Zainwestujesz w grunt, grunt na wartości nie traci, prawda? Efektem czego wielu ludzi inwestuje, grunty stają się coraz droższe, no i potem jak się rozwijać? Tutaj powstaje problem. No i przytoczę teraz dane statystyczne dotyczące właśnie tej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wyobraźcie sobie, że w 2024 roku rząd polski, zgodnie z danymi GUS-u, Głównego Urzędu Statystycznego, oszacował średnią wartość 1 hektara gruntu ornego w naszym kraju na kwotę 62 852 zł. To jest majątek, to jest ludziska fortuna, powiem sobie szczerze, to jest jakiś kapitał abstrakcyjny. To są pieniądze wręcz niewyobrażalne, przecież rolnik nie pracuje na 1 hektarze, rolnik ma tych hektarów 10, 20, 30, 50, 100, więc przemnażając ten kapitał przez ilość hektarów, nagle nam wychodzi, że co najmniej połowa rolników w naszym kraju, a nawet bym powiedział, że większość, to są milionerzy. Oni co prawda mają kapitał w sprzęcie, mają kapitał w ziemi, ale są milionerami. Tak samo jak nieomal każdy warszawiak jest milionerem, bo w Warszawie nawet kawalerka potrafi kosztować 1 000 000 zł. Oczywiście są to milionerzy utajeni, którzy nie korzystają z tego kapitału, bo to jest kapitał w nieruchomościach, ale jednak jest. Podobnie z rolnikami. Są to milionerzy. Oczywiście wartość tego gruntu jest zdywersyfikowana, ona jest zmienna, ona jest zależna od tego, o którym województwie mówimy, jest uzależniona od okolic danej działki, od tego, czy działka ma na przykład pozwolenie na budowę, czy jest tylko i wyłącznie gruntem rolnym, ornym, jaka jest w ogóle jakość gleby na tej konkretnej działce, no bo wiadomo, że z lepszymi glebami to są działki droższe, z gorszymi glebami to są działki tańsze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wszystko przedstawiały dane GUS-u. One to wszystko wyliczały i mówiły o konkretnych informacjach i powołując się ponownie na nie, no to możemy wyczytać, że dla klas najgorszych, czyli tak zwanych ugorów, piaszczystych, w ogóle nieurodzajnych, czyli mamy klasę 5 i 6 ziemi, średnia cena 1 hektara w kraju polskim to jest statystycznie 48 188 zł. Czyli, no nawet bym powiedział, że nie aż tak wiele mniej niż ta średnia cena ogólna, nie patrząc na to, czy to jest, czemu mi zdycha kombajn, czekajcie. Musiałem troszeczkę popracować skrzynią biegów. Tu jest delikatna górka, ale powiem szczerze, no wydawało mi się, że nie powinien zdychać, a jednak. Dobra, widzę, że się trzeba będzie wysypać. Tak jak mówiłem, ta jedna przyczepa wystarczy spokojnie na to pole. To nie jest wielki areał i tego słonecznika wiele nie było. Rozkładamy się,
No i zobaczymy, ile sypnie. Znaczy no, już widzę, ile sypnie, no ale zobaczymy, jak sypie. O! Zobaczymy bezpośrednio już sypanie. Tak to jest, ludziska. Czarne złoto, chciałoby się powiedzieć. Czarne złoto, tak zwane. Czekajcie, aż se wyjdę. Aż se wyjdę, pooglądam. Nie to, kurna, dziot. To chciałem drabinkę w dupę jego mać. Zobaczmy. No, trochę tego jest. Nawet to wygląda. Trochę śmiesznie wyglądają ziarna w tej grze, bo one są zawsze większe niż powinny być. No tutaj, oceniając po gabarytach tego słonecznika, to jest jak pestka od, nie wiem, jakiejś tam dyni czy co. No ale... ale ja osobiście nie żałuję, bo gdyby nie powiększyli tych ziaren, to by to się wszystko zlało w jedną teksturę, a tak to chociaż widać, co to jest, więc... a to mi się akurat nawet podoba. Ile tego? 4,5 tony. No dobra, no 81% przyczepy. No to... to wielkiego zarobku z tego pola nie będzie, powiedzmy sobie szczerze. Tym bardziej, że to jest słonecznik, to przy tym się trochę trzeba narobić, potem jeszcze trzeba zmulczować, trzeba będzie zaorać, no... średnio jestem zadowolony. Ale może jakbym kiedyś słonecznik zrobił na trochę większym gruncie, na większym polu, to by było lepiej. No tutaj faktycznie ta działka... no mała była. Może kiedyś połączę to pole z tym na górce, powyżej. Ja wiem, że... sam je rozdzielałem, ale może kiedyś je jeszcze połączę, to wtedy by się trochę inaczej tu pracowało. Pomyślimy. Tak czy inaczej, mówiłem o gruntach. Więc najsłabsza klasa to jest średnia kwota 48 tysięcy złotych. Klasa czwarta i trzecia, czyli już takie przeciętne, powiedzmy średnie, to są kwoty w okolicach 64 651 zł za hektar. Natomiast klasy najwyższe, najlepsze, czyli trzecia, pierwsza i druga, no wiadomo, że pierwsza klasa to jest już w ogóle złoto dla rolnika, to no kraina Midasa, no bo to już rodzi naprawdę bardzo dobrze i to jest niezwykle urodzajna, najbardziej jak to tylko możliwe, bardziej już się nie da. Czyli te najlepsze gleby to są z kolei ceny w okolicach 74 898 zł, prawda? Przy czym zdywersyfikowanie zachodzi również z perspektywy województw. Najdroższe grunty są w Wielkopolsce. One przy najlepszych klasach mają średnią ceny od 85 do nawet 106 tysięcy złotych. Za hektar, podkreślam. Więc to jest naprawdę jakieś abstrakcyjne pieniądze są. Natomiast najtańsze są gleby, grunty w zachodniopomorskim. Co ciekawe, tam te dobre klasy, te najlepsze klasy potrafią kosztować zaledwie 43 tysiące złotych za hektar. Więc jeżeli byłbym rolnikiem, który sobie słabo radzi, mieszkałbym załóżmy tam w województwie wielkopolskim, no to ja bym o tym pomyślał, żeby się przeprowadzić do takiego zachodniopomorskiego, przeflankować cały swój sprzęt, sprzedać ojcowiznę. Bo za to, jakbym sprzedał te hektary w Wielkopolsce, to miałbym ponad dwa razy większe areały w zachodniopomorskim. I to wcale nie gorsze klasowo. To są tak wielkie różnice cenowe, więc jeżeli ktoś na przykład jest rolnikiem, ma 20 hektarów w Wielkopolsce, to spokojnie byłby w stanie za to kupić 50 hektarów w zachodniopomorskim. Więc no myślę, różnica gigantyczna. W każdym razie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że no są to potężne pieniądze. Tak, są to naprawdę gigantyczne pieniądze. I teraz nasuwa się pytanie, po co taki mały rolnik, który sobie być może nie radzi, a już pojadę po prostu na pole, który być może ma nawet straty finansowe, który narzeka, że ledwo co wychodzi na swoje, na prosto, ciężko pracuje, urabia sobie ręce po łokcie. Po co taki rolnik jest rolnikiem? Ja wiem, że głupie pytanie, dlatego że no odpowiedź jest oczywista, bo taki ma profil, bo tak się wyedukował, bo na innych rzeczach się nie zna, bo to jest jego ojcowizna, to jest spuścizna przodków, bo jego dziadek był rolnikiem, jego ojciec był rolnikiem, bo ma już maszyny, ma już gospodarstwo i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony, skoro to jest tak potwornie ciężki kawałek chleba, tak potwornie niewdzięczna robota, to po co ten rolnik jest rolnikiem? Naprawdę. Skoro licząc po średnich cenach statystycznych podawanych przez GUS, jeżeli masz, chłopie, 10 hektarów, to jesteś je w stanie sprzedać za 628 520 zł. Za ponad pół miliona. Jeżeli ty masz 20 hektarów, to jesteś już milionerem. Co do 20 hektarów, to powiedzmy takie, no, trochę większe od średniego statystycznego gospodarstwa w naszym kraju, ale powiedzmy sobie szczerze, to jeszcze nie jest taki rolnik, który jest naprawdę przemysłowy, nie?
taki rolnik sprzedałby te grunty za kwotę 1 257 040 zł. Natomiast jeżeli ty miałbyś, chłopie, już 50 hektarów, to jesteś w stanie sprzedać ten grunt za 3 142 000 zł. Nie wiem, jakie życie można wieść przy 50 hektarach. Może to jest życie, w którym naprawdę już się przelewa, może to jest życie bardzo dostatnie, ciężko mi powiedzieć. Ale za sprzedaż takiego gruntu, no to już naprawdę jest piekielnie dostatnie życie. To już naprawdę się przelewa i to już naprawdę człowiek jest, no, milionerem. Można za takie pieniądze, można po prostu wyjechać do miasta, kupić sobie mieszkanie, kupić nieruchomość, jakąś kamienicę, wywalić jajca do góry, nic nie robić do końca życia. Masz życie jak w Madrycie, Seszele, do końca życia możesz nie pracować, być rentierem, żyć po prostu z odsetek od tych pieniędzy. Bo te pieniądze już same przy takim kapitale będą na siebie zarabiały, prawda? Nawet jeżeli miałbyś to najmniejsze, znaczy no najmniejsze, no są ludzie, co mają 5 hektarów, ale powiedzmy takie już statystycznie niewielkie polskie gospodarstwo. Masz, załóżmy, te 10 hektarów. Przy czym z tego, co słucham, jak na przykład Mafia Solec, on ma podobne gospodarstwo, mówił, no to z tego gospodarstwa się raczej nie da wyżyć w kraju polskim. On jest zdania, że to jest takie, no można sobie dorobić, ale z tego nie wyżyjesz, bo to jest za mało. Trzeba gdzieś dorabiać, nie? No i z jednej strony masz coś takiego, jakbyś to sprzedał już nawet bez gospodarstwa, same pola. To miałbyś te... Czekajcie. Źle pojechałem, zapomniałem, że to się ładuje. A zresztą może da radę. Myślałem, że to się na bok ładuje, zapomniałem, że przyszedł do tyłu. No nieważne. Tak czy inaczej, miałbyś te grubo ponad 500 000 zł. No prawie 700 000 zł byś na tym zyskał, gdybyś te grunty sprzedał, człowieku, nie? Za takie pieniądze jesteś w stanie, jak jeszcze sprzedasz jakieś tam gospodarstwo, jakiś przybytek, jesteś w stanie wyjechać do miasta, kupić sobie kamienicę, kupić sobie mieszkanie i po prostu żyć z czynszy, z najmu. Może to się nie podoba rolnikom, bo ktoś ma zamiłowanie do ziemi, do natury, do przyrody, on jest przyzwyczajony do życia na wsi, w mieście by się źle czuł. Ale nie zmienia to faktu, że zobaczcie, jaka to jest perspektywa. Jak mocno jest to perspektywiczny rozwój z perspektywy samego siebie, no takiego samodoskonalenia, nie? I ktoś teraz powie, Grzechu, przesadzasz, to jest gówno, prawda? Grzechu, nie znasz się, dzieciaku, pieprzysz, albo wręcz za przeproszeniem pier... bo też można brzydszego słowa użyć. Nie masz bladego pojęcia, o czym mówisz, wcale by tak nie było. No, można założyć, że tak by nie było, tylko że, tak jak mówię, jeżeli chodzi o wartość gruntów ornych, no to nie jest moje widzimisię, ja się opieram o twarde dane gusowskie, więc to jest po prostu fakt. To jest statystyka, no statystyka jest niezmienna. Może byśmy jeszcze pojechali z tym RCW to ostatnie pole zrobić? Gdzie on jest? Tutaj. No, pojedziemy sobie jeszcze z RCW i się z wami pożegnam na dzisiaj. Więc to nie jest kwestia mojego wymysłu, chociaż to źle postawiłem. To nie jest kwestia mojego wymysłu, no bo są to twarde dane. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o wartość nieruchomości w miastach, to również to nie jest kwestia mojego wymysłu, bo akurat w rynku nieruchomości to ja dobrze siedzę, wiem, jak ten rynek wygląda, wiem, ile potrafi kosztować nieruchomość. Wiadomo, że w takim mieście jak Warszawa to się za tyle niewiele kupi, ale za tyle to kawalerkę się tam kupi, ale w jakimś mniejszym mieście, załóżmy 40-tysięcznym, 50-tysięcznym, to za tyle naprawdę potężną nieruchomość jesteś w stanie nabyć. Nawet w moim mieście też interesowałem się rynkiem nieruchomości. Wyobraźcie sobie, że były sprzedawane kamienice, może nie jakieś gigantyczne, ale kamienice z lokalami użytkowymi w kwocie 700 000 zł, jeszcze cena do negocjacji, gdzie tak naprawdę było po 3, po 4 lokale użytkowe, gdzie czynsz najmu takiego lokalu użytkowego, który ma po 70 metrów w moim mieście, to potrafi być po 3000 zł miesięcznie i nawet więcej. I lokalizacja jest dobra, bo to jest ścisłym centrum, nie? Więc hipotetycznie sprzedajesz 10-hektarowe sprzedajesz 10-hektarowe gospodarstwo rolne, kupujesz sobie mieszkanie, kupujesz sobie taką właśnie nieruchomość i z samego czynszu najmu za tą nieruchomość miałbyś nieomal 10 000 zł miesięcznie dochodu, stałego dochodu, w którym ty nie musisz robić nic. Masz wywalone jajca do góry, leżysz pępuchem do góry, Seszele, jeździsz sobie po świecie, odpoczywasz do końca życia, jesteś rentierem. Bo tak naprawdę żyjesz z samego czynszu, nie? Nawet jeżeli byśmy założyli, że to nie będzie te 10 000 zł za czynsz,
No a tutaj zasadniczo może nie trzeba tego wapna aż tak mocno, dlatego że z tego co widzicie już jest i tak zielono. Czekaj, wyłączę na sekundkę. Ale to było pH w porządku, ono nie jest jakieś rewelacyjne, więc myślę, że w ten sposób też troszeczkę poprawię jakoś plonowanie w kolejnym sezonie. Myślę, że to głupie nie będzie. Więc jedziemy. Nawet jeżeli by to nie było 10 tysięcy, nawet jeżeli byśmy liczyli, że załóżmy, no jeszcze od tego trzeba składki ZUS-owskie odprowadzić i tak dalej, to i tak byś chłopie zarobił na czysto powiedzmy te 8, no minimum 7 tysięcy złotych miesięcznie. To i tak są światli ludzie, jesteś w stanie prowadzić życie bardzo, bardzo na zamożnym, bogatym poziomie. Wygodne, miłe, przyjemne, fajne, dostatnie, no super, no po prostu hulaj dusza, piekła nie ma, nie? No i spójrzcie na rolnictwo polskie z tej perspektywy. No to już zupełnie inaczej wygląda. A nawet nie wspomniają o maszynach, bo rolnicy jeszcze mają maszyny, nie? Przecież takie ciągniki, takie przyczepy, takie kombajny potrafią być naprawdę piekielnie drogie. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, jak zwykły ciapek kosztuje 30 tysięcy, nie? Więc to są ludzie, którzy tak naprawdę śpią na pieniądzach i nawet o tym nie wiedzą. Oczywiście, po raz kolejny zaznaczę to, co już mówiłem na początku. Zdaję sobie z tego sprawę, że to się nie podoba, to co teraz powiedziałem rolnikom. Bo rolnik uważa, że jest bardzo pokrzywdzony przez los, bo on ciężko się stara, próbuje, pracuje i tak dalej. On nie chce jechać do miasta, on nie chce robić takich rzeczy, jak mówiłem. Ale w ostateczności zawsze taka perspektywa istnieje, prawda? I w tym momencie zobaczcie, jakie mają perspektywy ci ludzie. No, zwykły, przeciętny zjadacz chleba mieszkający w mieście nie ma takich perspektyw. No, jemu nikt nie da nagle miliona czy pół miliona złotych na to, żeby się rozwinął. No, to jest, no fajne, nie? No, to jest taka fajna perspektywa. No, ja bym się cieszył, gdybym mógł takie pieniądze na koncie znaleźć, prawda? Umówmy się. Więc bida to nie jest. Natomiast, no, że bida na wsi, no, tego nie neguję. Absolutnie, broń Boże, tego nie zamierzam negować. Bida na wsi, rzeczywiście przy tych mniejszych gospodarstwach rolnych, przy polskiej koniunkturze, przy obecnych wydarzeniach na świecie, przy obecnych wahaniach cen, przy obecnej biurokratyzacji Unii Europejskiej, przy tym zielonym ładzie, przy ekoschematach, przy dopłatach paliwowych, które mają być rzeczywiście wykluczone. No w Polsce się o tym jeszcze głośno nie mówi, ale mówi się o tym już w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, praktycznie we wszystkich krajach europejskich, więc myślę, że do Polski też ten trend kiedyś prędzej czy później dojdzie. Więc w to jestem skłonny uwierzyć, że z tej perspektywy rolnictwo naprawdę jest bardzo ciężkim kawałkiem chleba. Tym bardziej, że to jest taki własny biznes, gdzie nigdy nie wiesz, ile zarobisz, no bo no nie wiesz tego, no fizycznie nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Jedno gradobicie i cię nie ma, człowieku. Możesz się ubezpieczyć od gradobicia, no ale wiecie, to są znowu pieniądze, nie? Więc no tak to z pewnej perspektywy wygląda. Też wam dzisiaj właśnie chciałem taką troszeczkę inną perspektywę na polskie rolnictwo przedstawić. Troszeczkę inną. Myślę, że w tej perspektywie to jeszcze nikt na polskim YouTubie nie omawiał czy nie analizował polskiego rolnictwa, nie? No to też takie trochę śmieszne i warto sobie z tego sprawę zdać. Dobra, teraz tak, będziemy kończyć, tylko oczywiście kończąc już bym chciał skończyć to całe pole. Czekaj, nie w tą stronę kręcę. Koła się kręcą, a dziewczyny nyncą. Pojedziemy w tę stronę. Zresztą nawet jak się patrzy na te protesty rolników, jak tak najczęściej gdzieś ci rolnicy jeżdżą do Warszawy, do Berlina czy do Paryża, to zazwyczaj to nie są jakieś takie maszyny z dupy, tylko zazwyczaj to są maszyny, które potrafią kosztować po parę milionów złotych, nie? Więc to też tak daje do myślenia. No ale... ale nic to. Tak, to tylko taką ciekawostkę chciałem. No dobra, powiem szczerze, dzisiaj taki dosyć długi materiał mi wyszedł, ale materiał potwornie miodny i bardzo wartościowy z perspektywy pracy. Osobiście uważam, bardzo dużo dzisiaj zrobiłem. Czasami miewam takie poczucie, że spotkałem się z wami, spędziłem dużo czasu przy nagrywaniu, a nie widać tej roboty. Dzisiaj mam poczucie, że naprawdę dużo zrobiłem i tą robotę widać realnie. No bo co? Wapno, obornik, wapno na drugim polu, słonecznik, jeszcze sprzedaż płodów rolnych, jeszcze troszeczkę wam pokazałem dutry i też o tym poględziłem, więc nie jest źle, naprawdę. Całkiem wpyte. No a co będziemy robić w przyszłości, tego jeszcze nie wiem, tego jeszcze nawet najstarsi rumuńscy sprzedawcy węgierskich, bułgarskich i jeszcze jakichś innych krewetek nie wiedzą. Zaparkujemy sobie tutaj.
No i się będę żegnał. Jeżeli wam się podobało, no to na dziś ode mnie to tyle. Z tego co widzicie, Dutra, ten mój węgierski gigant, już jest podpięty do brony talerzowej, więc oczywiście będziemy sobie z tej perspektywy działać na kolejnym klipie. No i co? No i... Znaczy, wiecie co, jeżeli chodzi o bronę, to tak naprawdę mam do przebronowania właśnie te pola, które dzisiaj robiłem, czyli te dwa małe skrawki, nic ambitnego, natomiast rzecz jasna, będę się też przymierzał do obróbki pola po słoneczniku, może nie na kolejnym klipie, bo, no nie wiem, też jeszcze muszę przemyśleć, bo kolejny film to ja bym chyba zamierzał tą kukurydzą się zająć, wiecie, no, kukurydza też nie może długo na polu stać, nie wiadomo ile będzie słońce, teraz akurat jest dobra pogoda, to obeschło, więc nie jest źle z tej perspektywy, nie będę tam kusił losu, chociaż nie ma przewidywanych opadów, no ale jednak póki jest susza, póki jest rzeczywiście to ziarno wysuszone, to wypadałoby się tą kukurydzą zająć, a jak skończę kukurydzę, no to w tym momencie będziemy obrabiali te największe moje areały, czyli tak naprawdę pole po kukurydzy, które podkreślam. A widzisz, bo jest jeszcze jedna ważna robota, ja wyciąłem las, ale jeszcze tam muszę wjechać buldożerem i zrobić głębosz, żeby znowu te systemy korzeniowe zruszyć, żeby znowu tą glebę jakoś tak odpieczętować, żeby znowu przyjmowała wodę, więc to jeszcze taka robota przede mną. Słowem, roboty będzie dużo, no i z pewnością na braki w tej materii narzekać nie będziemy. Na dziś ode mnie to tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Tak jak mówiłem, powtórzę jeszcze raz, piszcie co myślicie o moim nowym nabytku. Taki trochę nietypowy, jak przystało na polskie realia, ale myślę diablo fajny. Wbrew pozorom, Dutry również w Polsce jeździły, również oglądałem polskie kroniki filmowe, również te ciągniki były sprzedawane na eksport do naszego kraju, no i również w naszych PGR-ach się one jak najbardziej zdarzały. Sam widziałem te materiały, jak obok Ursusa czy Wistuli takie giganty na polskich PGR-ach jeździły, więc no, wbrew pozorom to nie jest takie science fiction, jakby nam się mogło wydawać. Na dziś ode mnie tyle, hej ludziska, cześć, no i pamiętajcie o Patronite, pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o wyświetleniach, pamiętajcie o komentarzach, w dupę węża.